Ile czasu zajmuje Ci wykonanie takiego drona? Mówisz, że hobby dla cierpliwych, tak, dla lubiących zabawę z lutownicą? Ale... Dla cierpliwych bardziej po zbudowaniu. Samo zbudowanie drona, powiedzmy, za pierwszym razem zajmuje dużo. Z poradnikami z internetu, czy z jakichś forów i pomocą jakichś kolegów nawet w hobby, to za pierwszym razem zajmie to faktycznie cały dzień. Trzeba usiąść, trzeba to wszystko sobie przygotować, zawsze coś zrobi się źle, człowiek się zorientuje już na sam koniec, że coś źle podłączył, trzeba to rozlutować, przełączyć parę kabelków, coś porobić. Więc to troszeczkę zejdzie. Natomiast jak już jest człowiek wprawny, to 2 godziny i ma zrobioną maszynę od zera totalnie. Od rozpakowywania części do gotowej do lotu maszyny. Natomiast najwięcej zabawy przychodzi właśnie później, tak zwany pit tuning wchodzi. Czyli właśnie osoby z automatyki będą wiedzieć mniej więcej, o czym mówię. Chodzi o tak zwaną pędę kontroli drona. Czyli to, jak on ma reagować na nasz wkład w drążkę, na nasze sterowanie. Jak on za nim podąża i tak dalej. I to wszystko zajmuje troszeczkę... Przede wszystkim czasu i doświadczenia wymaga, żeby wiedzieć, co zmienić, jak, żeby wpłynąć na zachowanie drona, ale też jest cholernie frustrujące nieraz. I naprawdę bywają takie dni, że dron nam telepie, wibruje, trzęsie i my nie jesteśmy za chwilę w stanie wyłapać, co jest nie tak. To czasami bywa pęknięte ramię po ostatnim przywaleniu w drzewo, to czasami bywa lekko krzywy silnik, uszkodzone śmigło, czego na przykład nie widać, że pękło sobie gdzieś tam i już jest niewyważone. Są takie drobiazgi i trzeba z tym wszystkim taki tak zwany troubleshooting robić. Jedną po kolei wyeliminować. Takie bardzo fajna szkoła inżynierska, że od A do Z przechodzimy i sprawdzamy wszystkie potencjalne przyczyny problemu, aż w końcu ją znajdziemy lub nie, ale wtedy wracamy do punktu A i lecimy od nowa i znowu szukamy, bo coś pewnie przeoczyliśmy.